panie trenerze, no emocje na koniec tutaj tego futsalowej pierwszej ligi w Gdańsku olbrzymie, ale wyjeżdżacie bez punktów, no i musicie przynajmniej rok jeszcze w pierwszej lidze grać. Na pewno podsumowaniem tego sezonu był ten mecz, gdzie jeszcze te matematyczne szanse przez nas były cały czas do zachowania, w przypadku gdybyśmy wygrali. No nie ukrywam, że mecz był bardzo emocjonujący. Tak to w futsalu właśnie wygląda i dlatego tak kocham ten futsal, jak Państwo pewnie, którzy oglądacie, że tutaj nie prowadzenie dwoma bramkami już decyduje o końcowym wyniku, a serducho pozostawione przez zawodników, bo nie ukrywam, że zespół AZS Gdańsk zasłużenie wygrał tak w sumie ten mecz, aczkolwiek myśmy postawili bardzo wysoko poprzeczkę, nie poddaliśmy się, pokazaliśmy kawał dobrej pracy, którą w ostatnich latach ja kontynuuję po Gerardzie Juszczaku teraz jako trener. Przede wszystkim życzę wszystkim gdańszczanom tej Ekstraligi jak najdłużej, żebyście zostali, żebyście grali, bo fajną macie drużynę, piękną halę, więc tylko kibiców. Dzisiaj mecz oczywiście piłki ręcznej, być może to też zadecydował, ale to pokazuje, że zaplecze Ekstraklasy jest jak najbardziej fajne i trzeba o nie również dbać. To również taki apel do wszystkich tych, którzy decydują w PZPN-ie o pierwszej lidze. Nie zapominajcie o nas, bo to jest zaplecze Ekstraklasy, a Ekstraklasa jest zapleczem kadry narodowej, za którą trzymamy wszyscy kciuki we wtorek, żeby awansowali do baraży. Z baraży do Mistrzów Świata. Byliście bardzo zmotywowani w tym spotkaniu. Szkoda, że nie weszły te pierwsza połowa. To było trzy sytuacje naprawdę klarowne i mógł ten mecz się ułożyć zupełnie inaczej. Zawsze powtarzam moim zawodnikom, że na treningu trzeba grać tak jak na meczu. Jeżeli ktoś na treningu do pustaka sobie nie strzela, bo zatrzymuje, bo uważa, że już to jest bramka, to potem na meczu to wychodzi. No nie ukrywam, że gdyby tak liczyć tę sytuację, to faktycznie pozostaje pewien niedosyt. Ja jestem raczej normalnym facetem i znającym swoje miejsce w szeregu i uważam, że zasłużenie rozegraliśmy emocjonujące spotkanie. Na pewno wynik mógłby być dla nas bardziej korzystny, gdybyśmy wykorzystali tę sytuację, ale trzeba nie zapominać, że również Gdańsk po pierwsze był osłabiony dwoma zawodnikami, bo nie wystał w bramce Jacek, jak i również Wojtek, trener, nie grał. Więc ja też szanuję ten wynik, ale mówię, po bardzo dobre widowisko, bardzo emocjonujące, na wysokim poziomie, pokazujące to zaplecze Ekstraklasy, że naprawdę warto również się tym interesować i inwestować w pierwszą ligę. Walka do końca, trochę emocji było pod koniec. Tutaj, no nie chcę mówić, że sędziowie wprowadzili, ale była nerwowa atmosfera pod koniec i to też chyba może się kibicom podobać. Znaczy element walki z sędziami, krzyków, nadinterpretacji, tak jak jest częścią futsalu sportu w ogóle, więc myślę, że najważniejsze, że po meczu podaliśmy sobie ręce, wytłumaczyliśmy sobie nasze kontrowersje. Tak jak zawodnicy, tak i sędziowie mają prawo się pomylić. Ja nie chcę oceniać pracy sędziów, bo są od tego inni, ale uważam, że sędziowie nie wypaczyli tego dzisiaj w wyniku, nie spowodowali, że ja na przykład niezasłużenie przegrałem, że nie zdobyłem 3 punktów, ponieważ sędziowie coś źle wykonali. Nie, przegrałem po fajnej sportowej rywalizacji z bardzo dobrą drużyną, której życzę w Ekstraklasie jak najdłużej, sukcesów i pozostania na północy Polski tej futsal Ekstraklasy jak najdłużej. Dziękuję. Tomek, w tym meczu było wszystko, ty też zaliczyłeś wszystko, żółta kartka, czerwona przez pomyłkę, gol samobójczy, gol strzelony, no ale koniec końców to ty, można powiedzieć, jesteś tym małym bohaterem, bo to ty strzeliłeś na 5-4. Czy ja jestem bohaterem w tym meczu? Ciężko powiedzieć, wiesz co, chyba muszę się z tobą nie zgodzić. No to był ciężki mecz, wiadomo, Warszawa postawiła trudne warunki, nie było dzisiaj łatwo, ale ważne to, że kolejny trudny mecz wygrywamy, no, przywozimy zwycięstwo i to zawsze buduje drużynę. No już po tym meczu w Białymstoku macie ten pewny awans, czy ciężko się zmotywować na to ostatnie spotkanie, czy może to, że był ten remis w Warszawie, gdzieś było takim dodatkowym bodźcem przed dzisiejszym spotkaniem? Myślę, że trochę tak, aczkolwiek wiadomo, że to już nie jest ten poziom koncentracji, co w całym sezonie, kiedy walczymy o awans. Wiemy już teraz, że możemy sobie pozwolić na dużo, więc dlatego te błędy się zdarzają w obronie i tak to wygląda, a nie inaczej. W przyszłym sezonie futsal Ekstraklasa, gdzieś już głowa ucieka do tego, co się dzieje w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju? Nie spoglądam nawet na tabelę, nie wiem za bardzo nawet kto. Wiem tylko, że Gwiazda chyba spadła już z ligi, a dalej to nie wiem. Naprawdę nie patrzę, zajmuję się tym, co tutaj się dzieje. Zaraz jeszcze rusza Beach Soccer, także jeszcze trochę tego grania będzie, zanim ruszymy do Ekstraklasy. Wojtek, fajnie się pożegnaliście z tymi kibicami w Gdańsku, no bo te mecze w tym sezonie mimo samych zwycięstw nie rozpieszczały. Dziś emocji naprawdę nie brakowało.
No tak, po tym meczu z Bydgoszczą, no właściwie tutaj na pewno kibice mogli zobaczyć dużo więcej, aczkolwiek no prowadząc 4-1 mecz i mając pod kontrolą, powinniśmy go skończyć pewnie 6-1, a nie tutaj robić mały horror sobie i gdzieś tam prawie się bronić przed porażką, bo to Warszawa musiała ten mecz wygrać, my oczywiście chcemy, ale już nie musimy nic. No więc no, szkoda, że tak to się potoczyło, bo mogło być pewne ładne zwycięstwo, a jest takie trudne, wymęczone. No ale na pewno kibice byli z tego powodu zadowoleni. No, szczególnie, że było w tym meczu naprawdę wszystko. Tutaj emocji też na ławce nie brakowało. Też w pewnym momencie zauważyłem przy czasie w drugiej połowie, aż musiałeś poderwać ławkę, bo już było chyba troszkę zbyt sennie. No tak, oczywiście. Czasem to tak bywa. Mecz jest dla nas jakby już naprawdę nie ma większej stawki, oprócz tego, że oczywiście chcemy zakończyć sezon bez porażki, ale no, jakby liga rozstrzygnięta. Rzeczywiście czasem trzeba tam mocniej, że powiem, ryknąć, żeby chłopaków poderwać już teraz. No, cieszę się, że koniec końców wyszło na moje, tak, i ten mecz wygrywamy. No, to jest nauczka na przyszłość na pewno, bo takich meczów w Ekstraklasie pewnie nie będziemy wygrywać, gdzieś tam zapominając trochę o defensywie albo robiąc takie błędy w defensywie. No i mówię, no, mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk na przyszłość, żeby wyciągnąć po prostu wnioski z tego takiego spotkania. Jeszcze jeden krok przed drużyną AZS-u, żeby wygrać tą ligę bez żadnej porażki. Wyjazd do Obornik, tam obawiasz się tego meczu? Może, nie wiem, dzwoniłeś do Marka Gondy, jak tam wygląda sytuacja w zespole spod Poznania? To znaczy, byłem teraz na kursie, na którym był Bartek Łeszyk i chwilę z nim rozmawiałem oczywiście. Ucieszył się, że nie gram, co mnie zmartwiło. Znaczy, generalnie jedziemy tam oczywiście po zwycięstwo. Mamy swoje problemy kadrowe trochę, bo tam za kartki ktoś wypada i ktoś tam nie może jechać. Więc no mówię, będziemy tam troszeczkę okrojonym składem. To jest inna hala trochę, w sensie nawierzchni, więc będziemy tym tygodniu też trenować na takiej nawierzchni. No i co już, no, mam nadzieję, że zakończymy ten sezon bez porażki.